kontraktów wyborczych i gabinetów cieni udokumentować swoją spójność programową i kadrową już w trakcie rejestracji Komitetu Wyborczego. Taki postulat. A komu muszą udokumentowywać? Na piśmie. Sekundkę, czytam dalej. Ugrupowania polityczne stające do wyborów będą stroną tych kontraktów. Przedłożone programy wyborcze muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać rozwinięte postulaty legislacyjne oraz terminy ich realizacji przy założeniu samodzielnego sprawowania władzy przez dane ugrupowanie lub uczestnictwa w koalicji lub pozostawania w opozycji. Niedotrzymanie kontraktu wyborczego przez posła traktowane będzie jako czyn karalny, ścigany z urzędu w ramach pozwu zbiorowego złożonego przez minimum 100 wyborców z jego okręgu wyborczego. Sankcje dotknęłyby wszystkich posłów ugrupowań mających istotny wpływ na przebieg prac legislacyjnych. To było na naszym trzecim sejmiku, że tak powiem, obrabiane i następne punkty też. Jak Państwo się wczytacie, to zauważycie, że tam troszeczkę myśli jest... System kontroli musi być, którego nie ma. Dokładnie. Niezależnie jakie będą układy. Żeby nie zarzucano nam, że powracamy do niechlubnej tradycji instrukcji wyborczej z okresu I Rzeczpospolitej, za realizację programu odpowiedzialność posłów była odpowiedzialnością solidarną. Solidarną. Czyli jeżeli jakieś ugrupowanie coś tam, powiedzmy sobie, obiecuje, ale obiecuje tylko na zasadzie zapachu kiełbasy wyborczej i nie dotrzymuje, to takie ugrupowanie powinno być zniesione z powierzchni ziemi. Koniec, kropka. Koniec, kropka. Bo kampania wyborcza, to ja mówię, że to jest fabryka srebra z okresu wielkiego kryzysu. Dziura w ziemi, a na wierzchu łgasz. Tak? Ugają teraz wszyscy jak mogą. I proszę Państwa, zamykamy ten temat, przejdziemy do następnego tematu. To jest, jak Państwu na początku powiedziałem, chcielibyśmy mieć już w tej chwili dla celów propagandowych i dla celów zaczepnych opracowaną krótką jednostronicową ulotkę i przejdziemy teraz do tej jednostronicowej ulotki.